W ubiegłym tygodniu rzecznik legnickiej kurii wyraźnie przedstawił stanowisko biskupa legnickiego w sprawie tych plakatów. Kościół, przestrzeń kościoła powinna być wolna od wszelkiej agitacji czy od wszelkich takich działań politycznych. Kościół nie może być identyfikowany z jedną partią czy z jednym jakimś konkretnym kandydatem, dlatego że Kościół jest otwarty na wszystkich. Kościół prowadzi wszystkich ludzi, którzy tego chcą, do Pana Boga. I Kościół jest tym, który ma ludzi jednoczyć, łączyć, a nie wprowadzać jakieś dodatkowe podziały czy nieporozumienia. I z tego względu właśnie ta przestrzeń Kościoła od tych spraw powinna być wolna. Tymczasem ksiądz Jan Mateusz Gacek przestrzeń parafii użyczył. Wisi tam m.in. plakat radnej Ewy Szymańskiej. Mój ksiądz proboszcz jest bardzo otwarty na wszystkich ludzi i jeżeli ktoś go poprosi, to ze swojej życzliwości użycza tam, gdzie jest to możliwe. Nie jest to na budynku kościoła, nie jest to przy samym kościele, to jest na terenie nieruchomości należącej do parafii. Skoro proboszcz taki otwarty, to czekamy na plakaty SLD, Twojego Ruchu, Komitetu Wyborczego Tadeusza Krzakowskiego i innych politycznych opcji. Tymczasem biskup legnicki z proboszczami się spotkał w ubiegłym tygodniu. Wiem, że w jednym czy w drugim przypadku księża proboszczowie zostali poproszeni o zdjęcie takich plakatów czy banerów wyborczych. Jak widać, niewiele to dało, banery wiszą nadal. Oprócz kandydatów PiS-u proboszczowie promują także ludzi z Porozumienia dla Legnicy. Czy sami kandydaci wsłuchają się w głos biskupa? Ściągnie pani to, czy nie ściągnie? Przede wszystkim nie ja ściągnę, bo ja tego nie wieszałam, nie mam takich, nie umiem tego robić, ale tak, przekażę odpowiednim osobom, które to wieszały, żeby zdjęły ten baner. Wacław Szetelnicki, kandydat PiS na prezydenta, na nasze telefony nie reagował, a radny Benedykt Ksiądzyna był poza Legnicą. Z księżmi nie udało nam się skontaktować.